Kolejne spotkanie z ciekawą osobowością miało miejsce 14 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sokółce. Tym razem organizatorzy zebrali wszystkich przybyłych do czytelni biblioteki w podróż do Rumunii. Inspiracją do spotkania była podróż Wojciecha Chaponika, który przemierzył ten kraj wzdłuż i wszerz na swoim motocyklu. Spotkanie odbyło się pod hasłem "Rzuć wszystko i jedź do Rumunii". Z takiego założenia wyszedł bowiem bohater środowego spotkania w bibliotece. Jaki to jest kraj widziany z perspektywy motocyklisty? Oczywiście bardzo fajny, bardzo sympatyczny, krajobrazowo, drogowo rewelacyjny, a poza tym niby Unia Europejska, a jednak taka trochę inna Unia. Można spotkać ludzi jeżdżących konno, można spotkać pastuszka leżącego, pasącego krowy, także naprawdę niby to samo, a znacznie inaczej. Chciałbym pokazać, że nie trzeba właśnie czekać, czy bać się spełniać marzenia, czego dobrym przykładem jestem ja. Ten Dracula to był taki początek, potem była chęć zobaczenia bunkru w Albanii i tych słynnych Mercedesów i to też się udało. Na początku w ogóle to zaczęło się od tego, że chciałem sobie zrobić zdjęcie przy polu minowym. Najbliższe było w Chorwacji, w związku z tym tam pojechałem, żeby sobie pstryknąć zdjęcie. Warto spełniać marzenia, warto je realizować. Nie ma w tym naprawdę nic trudnego. Mam nadzieję, że przez to spotkanie ktoś podejmie tak decyzję i odważy się pojechać. Nie trzeba jechać do Ameryki, do Afryki, wystarczy tutaj za granicę i już inny świat, inny kraj. No, skoro to spotkanie się odbywa, to pojawia się kolejne pytanie. Czy warto dzielić się z szerszą publicznością swoimi doświadczeniami, poniekąd bardzo osobistymi i prywatnymi? Nie uważam tego za jakieś tam prywatne doświadczenia, czy coś, czego nie powinniśmy pokazywać ludziom. Sam uczestniczę w takich spotkaniach, często jeżdżę. Poniekąd takie spotkania są inspiracją dla mnie na dalsze podróże, na jakieś tam plany wyjazdowe i tak dalej. W związku z tym mam nadzieję, że i w tym przypadku też tak będzie, że ktoś skorzysta i natchnie jego tym. To kiedy zacznie się sezon motocyklowy w tym roku? Jak długo potrwa? Potrwa, mam nadzieję, że do końca i do pierwszego śniegu. Zacznie się 29 kwietnia. Na takim rozpoczęciu sezonu motocyklowego podróżników motocyklowych w Żaganiu. No a potem 10 maja Włochy, zobaczymy jak tam będzie 3 tygodnie przede mną, także mam nadzieję, że znowu będzie pełno wrażeń i przygód. Jestem przykładem tego, że praca w niczym nie przeszkadza. Pracuję normalnie na pełny etat w państwowej niby firmie. W związku z tym przysługuje mi normalnie, standardowo 26 dni urlopu. Nie przeszkadza mi to w tym, żeby jeździć. Owszem, chciałbym więcej, chciałbym dalej, ale wystarczy tutaj w okolicy i naprawdę nie trzeba nigdzie daleko. Uczestniczę w wyprawach takich niskobudżetowych, także pieniądze też nie są potrzebne, duże, na to, żeby zobaczyć kawałek naprawdę fajnego, pięknego świata otaczającego nas. Warto spełniać marzenia? Bardzo. Polecam każdemu. Chaponik nie lubi, kiedy określa się go podróżnikiem. Woli sformułowanie turysta motocyklowy. Swoją pasją zaraża innych, nawet tych, którzy na co dzień motocyklem nie jeżdżą. Znamy się z Wojtkiem od kilkudziesięciu lat. Od dawna, można powiedzieć. Ale obserwując pasję, widziałem to na Facebooku, gdzieś tam na zdjęciach wrzucanych na jakieś inne portale i chciałbym też spojrzeć na to jeszcze raz i bliżej. Być może dowiedzieć się, jak to zrobić, jak się wybrać do tej symbolicznej Rumunii. No właśnie, panie Krzysztofie, pan należy do ludzi, którzy preferują taki pogląd jak pogląd dzisiejszego gościa, czyli rzucić wszystko i realizować swoje marzenia? Ja tak, nie wiem jak moja małżonka. Było to kolejne spotkanie z barwną osobowością w Sokulskiej Bibliotece. Pracownicy placówki mają już jednak w planach kolejne, równie ciekawe. Bardzo bym chciała tak realizować swoje marzenia, niestety nie zawsze mogę, ponieważ mam rodzinę, mam małe dzieci i takie rzucenie wszystkiego graniczyłoby z cudem. Jest to uzależnione od wielu czynników, ale na szczęście są dziadkowie, którzy pomagają mi realizować swoje marzenia, przygarniając swoje ukochane wnuki. Ale dzisiejszy gość, który jak sam powiedział, nie jest podróżnikiem, tylko motocyklistą podróżującym, może w ten sposób, próbuje zarazić czy zaszczepić w ludziach ten pomysł, żeby rzeczywiście nie bać się, nie odkładać, tylko rzucić wszystko i robić to, co się kocha.
Dokładnie, nasz gość Wojciech Haponik pokazuje, że marzenia są po to, żeby je spełniać, nie czekając, nie odkładając ich na dalszy plan, ponieważ odkładając te marzenia czasem jest tak, że po prostu nie mamy czasu, żeby je zrealizować. Marzenia trzeba realizować od razu, przynajmniej starać się małymi kroczkami je realizować. Wojtek jest wyjątkowym człowiekiem, on jest turystą motocyklowym, jak sam siebie określa, ale przede wszystkim jest wielkim fascynatem. On kocha motory od dziecka, zawsze to było jego wielką pasją, a dodatkowo kocha podróże. Nie boi się wyzwań, lubi ten dreszczyk emocji i tak jak mi powiedział w prywatnej rozmowie, on się nie zastanawia, że może się coś złego przydarzyć. Jego trzymają emocje, że będzie super. A biblioteka w Sokółce właśnie dzięki takiemu spotkaniu jak dzisiaj jest takim potwierdzeniem, że nie zamyka się tylko w ramach książek i promocji czytelnictwa, ale promocji przede wszystkim rozwoju wyobraźni. Dokładnie, my jesteśmy bardzo otwartą placówką, staramy się ściągać do nas różne osoby, osoby, które mają wszelakie pasje. Staramy się, żeby nasi użytkownicy, nasi czytelnicy odnaleźli w naszej placówce to wszystko, co kochają. Kochają książki, przychodzą do nas po książki, ale część z nich kocha również podróże i dlatego w naszej ofercie co roku znajdują się spotkania z podróżnikami i turystami motocyklowymi. No to w takim razie, skoro o tym mówimy, to na koniec, co w najbliższym czasie z atrakcji, ze spotkań w bibliotece przed nami? Przed nami mnóstwo spotkań. Nie chciałabym tutaj zdradzać wszystkich tajemnic, bo niektóre spotkania są jeszcze niepotwierdzone, ale na pewno będziemy gościć osoby nie tylko z Polski, będziemy gościć również osoby, które przyjadą do nas z Niemiec, z Brukseli. Mnóstwo zajęć dla dzieci, które odbywają się w oddziale dla dzieci, a także w naszych filiach bibliotecznych, zarówno w Sokółce, jak i w Kamionce Starej. Mamy zaplanowane kolejne wystawy. Będziemy promować przede wszystkim twórczość naszych lokalnych twórców, poetów. Są konkursy recytatorskie, są konkursy plastyczne, więc oferta jest naprawdę bardzo bogata. Ja zapraszam wszystkich do zaglądania na naszą stronę biblioteczną, śledzenia naszego profilu na Facebooku. Tam na bieżąco wszelkie oferty nasze są wstawiane. Spotkanie zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Sokółce wspólnie z burmistrzem miasta Ewą Kulikowską.